Siemaroweczki, 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 późną nocą i to tak. Miałem nie nagrywać, tylko jakieś sensowne rzeczy, ale no, jak już wam wiadomo, rozpuczyło pumpkę wspomagania. No i tak, jak już wyrozbierałem sobie wszystkie paski, szajby, bla, 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 przepatrzyłem jeszcze raz wszystko, czy jest wszystko w porządku, bo tak jak mówię, rynżu poszedł pod młotek, teoretycznie już jest sprzedany, trochę brudny. Rozpuczyło pompkę, no i teraz jakby komuś trzeba było, to numer pompki jest taki V8P QVB5003900U33 i ewentualnie jeszcze tutaj mamy jakiś numerek, ale to jest chyba, nie wiem, seria pompy albo coś takiego. Czort to wie. No i teraz tak, coś się odjeboszyło. Mi leje dokładnie w tym miejscu, właśnie spod szajby. Oczywiście pompuje pięknie, ale leje w tym miejscu. To wygląda normalnie jak Volkswagenowska. To znaczy jak w Volkswagenie. Zaraz ją rozbiorę. Idealnie wyczyszczę wszystko, sprawdzę co i jak. Wyciągnę szajba, kuknę, będzie się świecić jak nowa i myślę, że ją poskładam i ona będzie zapierdalać i nie będzie nic ciekło. Także nagromy to, ogarniemy to ładnie. Tą pompeczkę, jakby coś trzeba komuś było wiedzieć, nie wiedzieć. To tak samo mówię. Żadna technologia z NASA. Normalnie w środku pompka. Dobrze mówię, rotacyjna, tak się to nazywa. No, ten wirniczek pełno ma takich metalowych, czy tam z jakiegoś wyjebanego tworzywa, jakby pierścieni grawitacyjni, one się otwierają i robią jako pierścienie i pompa się kręci i tak go i robi ciśnienie i o, nie? Co będę pierdolił? Wiecie o co chodzi? Także na statywik timelapse pięknie to ładnie ogarnę, wszystko wysprzątam, wyczyszczę sobie teges, nie? Kumata o co chodzi i ewentualnie pokażę co i jak i będziemy składać, no i wyjęcie mi zajęło i naprawdę 20 minut, 4 z tyłu do łapy, dziesiąteczki, dwie z przodu, dobrze gadam czy nie dobrze gadam, sekunda, ona zamontowana jest w ten sposób. Czekać, sekundka. Tak, jest. Dwie trzeba. Dwie z przodu przez szajbę, górę, dół i dwie z tyłu. Może być dość ciężko wam te z tyłu odkręcić, ale zauważyłem, że możliwe, że jest jeszcze opcja typu odkręcić łapę całą. Potem to przetestuję i sprawdzę. Ja używam takiej grzechotkowej dziesiąteczki właśnie łamanej, wtedy tam się ładnie wszędzie mieszczę i bez problemu się udało rozkręcić. Tak jak mówię, 20 minut zajęło. No i potem przed włożeniem pamiętajcie, żeby sobie te tuleje, które się zaciskają właśnie w tej łapie tam, żeby sobie lekko wysunąć na zewnątrz. Wtedy będzie bardzo łatwo wam zainstalować nową pumpkę. No i tegens. Co jeszcze? No ogólnie to tyle, nie? Rozbieram, czyszczę. Ogarnę. Wszystko sprawdzę co i jak. Zobaczę czy tam jest simmering, czy jakieś coś innego, ale raczej pewnie simmering. I po prostu go dmuchło. Od ciśnienia coś się musiało poddać, węże wytrzymały, magiel wytrzymał, no to niestety pompkę dmuchło i tyle pewnie. No zobaczymy, nie? W każdym razie późną nocą bierę się za to jak szczerbaty za suchary i zobaczymy co z tego wyjdzie w praniu. Także statywik i ogień.
Dobra, pompeczka rozebrana, już szybko mówimy temat. Tak jak mówiłem, to jest rotacyjno. Pokażę wam, co się najczęściej jebie i dlaczego zawsze zalecam, że jak się kupuje autko, to nie słuchać pierdolenia sprzedającego, tylko zawsze wymieniać od razu wsiściusieńki, płyny, wsio, wsio, wsio. Ja za każdym razem tak robię i jeszcze w życiu źle na tym nie wyszłem i pokażę wam, co i jak. Otóż, z czego składa się ta pompka? Czy ciężko jest to rozebrać, złożyć i naprawić? Każda jedna, która wam zdechnie, czy przestanie pompować, czy przestanie, albo zacznie wam cieknąć, już szybko obgadamy. Składa się tak, z trzech uszczeleczek, Louis Vuitton, czy jakiś tam inny chuj, zajebiście mięciutki, więc na stówę to będzie Vuittonik, bo przy tym przebiegu 300, tam prawie tysięcy, no mam 170 tysięcy mil, dobrze mówię, no to coś tam pod 300 tysięcy, prawie 280 tysięcy przebiegu. No i teraz tak, kupiłem, wymieniłem płyn i wymieniałem płyn do tego momentu, aż zaczął iść czyściutki. I teraz już wam powiem, jak to wszystko wygląda. Tu jest Simmering zajechany. Potem jeszcze wezmę we Volkswagenie, tą z Volkswagena, co z Touarega mam, kupiłem nową, wsadziłem, a starą rozebrałem, zregenerowałem, puściłem i zapierdalała potem jak szalona, więc każdą jedną można zrobić, nic się nie stanie, uwierzcie mi, jak zrobicie to też zgodnie ze sztuką, to jesteście w stanie sobie sami naprawić, ewentualnie będziecie potrzebować zazwyczaj właśnie simmeringu i tylko tyle, i troszeczkę umiejętności, no i już wam gadam, jak to jest. Jest wałeczek, tak, jest wałeczek, mamy korpus, korpusik wchodzi w tę mankę, oczywiście nie będę całej składał, potem jeszcze rozbiorę tutaj, jak się na to mówi, tutaj jest regulator ciśnienia, coś takiego, czy, no mniejsza, rozbierzemy potem też i wam pokażę, no i teraz tak, tu do środka, wchodzi taki meliniowy szyjek, ale przed tym meliniowym szyjkiem wchodzi gruba uszczelka. Tu, w to miejsce do środka. Ta większa na zewnętrzną krawędź. Nie da się tego pomylić. Wchodzi do środka. Nawet tam wrzucę. Tutaj jest specjalny felc, który już wam pokażę. Przy składaniu, bo nie za bardzo umiem prawą kamerować. O. W tej pozycji ten ząbek, ta dziurka to jest do tego wałeczka tutaj. Taki jakby to wam powiedzieć, pałąk ustalający, o, można by rzec. Potem tutaj zapiernicza nasz piękny, wspaniały tłok, też się nie da pomylić, macie strzałeczkę, a z drugiej strony ja już to sprawdzałem i na przykład jeśli pracuję, tutaj jest zawleczka, pracuję, tu się gdzieś już wyrobi, to można odwrócić, oczywiście, że można odwrócić i wałeczek wtedy jest lepiej trzymany, szajba wam nie wychodzi wtedy tak bardzo na zewnątrz, tylko jest bardziej trzymana tutaj u podstawy, u góry. I teraz tak, jak chcecie, możecie składać tak jak chcecie, czyli cyk. I teraz o, przykładowo rzuca ta se to tak, ciach, o, tak jest. Mamy pierścioneczki, tego nie wolno pomylić oczywiście, to znaczy pomylić typu do góry kopytami, ponieważ na nich mamy stronę płaską. Mam radę to pokazać. Strona płaska i troszeczkę strona tak jakby okrągła. Ta strona okrągła, no to ona zapierdziela po naszym zajebistym cylindrze tutaj i tworzy ciśnienie. Więc tego lepiej sobie wtedy nie pomylić. Jak tego nie pomylicie, a wszystko pięknie ogarniecie, to będzie wszystko bangać, zapierdalać i kurwa wspaniała rzecz. No i tak jak mówię, tutaj w tym miejscu mamy zawleczkę, taką kurwinkę, taki kolczyk tutaj na zębatce, żeby wam wałek nie spierdolił. Wrzucam sobie go tu. No i teraz mamy nasz wspaniały cylinder.
temankę cyfrem do góry. I teraz co dalej? Powiedzmy, że już mamy założone tutaj te wszystkie tłoki. Tu idzie uszczeleczka, ta taka zdałniona, troszeczkę najcieńsza. Mamy pałąk ten ustalający, żeby wszystko było mukake. I robimy ciach. Sekundka. Czekać, czym ja tam nie trafię. Aha, już wszystko widzę. Sekundka. Tam właśnie ten spod spodu tam w środku troszeczkę nam spierdziela. Za to się nie chcą pokryć. O, teraz będzie idealnie. Jak tatynę w maminę. No i. Ciach bajera. Nie umiem za bardzo jedną ręką, ale zobaczymy, czy się złoży. O, no i to wszystko za pierwszym strzałem. Pompka złożona, cztery śrubeczki, dwunastki i to wszystko. I teraz powiem wam, co się w nich najczęściej zażyna pierwsze. To jest musowe i to zawsze się zażnie i przestanie robić ciśnienie, tylko będzie przerzucać w środku fluidem, czy tam jak to się na godo po naszemu płynem hydraulicznym, czy hydrolem, czy jak to tam, kurwa, mniejsza o to. Wiecie, o co kaman? Nie chodzi o nazwy, tylko o zasady działania i co się psuje. I teraz tak. Cyk. Aluminiowy bloczek, a tu mamy takie zajebiste wziery i to musi takie właśnie świetne być, zajebiste, a miliniowe, żeby się zjebało, jak się nie wymienia płynów i dostanie się jakiś paproch. I potem zamiast tu pięknie robić ciśnienie i wrzucać tam, gdzie ma wrzucać, to ona nie robi ciśnienia, tylko se bełta i tylko przerzuca tym hydrolem na tej ściance. Tak samo na wewnętrznej też wam pokażę. A ja z pompą Volkswagena, praktycznie identyczna, więc potem rozbiorę dla przykładu. Tu se podgrzewam pałąk palniczkiem, wyciągam go. Szyba, pleksa, cokolwiek, żeby było idealnie płaskie. Papier 2000, robka, czy tam coś, żeby było tłuste, żeby nie zapychało wam papieru wodnego. Kładziecie sobie coś ciężkiego na to. Ja mam taki specjalny bloczek, który ma z 15 kg, a jest wielkości pięści. I sobie tylko robicie kłecka, aż wyeliminujecie te wżery. I jest potem idealne jak lustro. Wkładacie pałąk ustalający. To jest dosłownie tyle ściągnięte, że tak jak mówię, to są setki. A naprawdę zrobi robotę. No i teraz dalej. Dwa magnesiki. Żeby wam to szybko pokazać. Wyjmę tym jednym. O, wyjmę. I teraz u mnie płyn był wymieniony kilka razy, żeby był czysty, a jednak cylinderek w środku zarżnięty. Oczywiście też możecie to wszystko doprowadzić do perfekcji wodnym. Zaraz mi się nagranie skończy. Obie strony tak samo wodny. I trzeć, aż będzie lustro. I teraz mamy stronę wewnętrzną. Zaraz ją wyjmę. Tylko to jest ameliniowe, więc niestety już sobie nie poradzę z magnesikiem, ale tutaj patencik na to jest. Sekundkę. O, tak. Nie, w tą stronę. Jedną ręką to ja nie umiem, drodzy panowie. O! Było moje. Bardziej było mojsze niż twojsze. Dobra. Aj. Wyciągnę i wam pokażę. Sekunda. No i to jest ta właśnie wewnętrzna strona. Tak samo. Czekajcie. Przetrymy to, żeby było lepiej widać.
Tak samo mikrowżery we Volkswagenie, jak żem założył 32-calowe laczki, to zmieliło pompę masakrycznie i to wszystko wytarłem normalnie na lustereczko i pompa zaczęła działać ponownie. No i da się to nareperować. Amy liniowe, tak samo można idealnie to zrobić. I teraz wałecek. Tutaj wychodzi, sprawdzić, czy są jakieś luzy, czy luzów nie ma. Tu akurat luzów nie ma. W środku mamy takie meliniowe specjalne, jakby tuleje, żeby ładnie smarowało wszystko. No i tutaj mamy już ten simmering, który będziemy wymieniać numery na nim mamy takie, jeśli by ktoś potrzebował. Numer to BD00 BD00737E. I kolejny numerek tutaj, który posiadamy, to mamy sekunda. Zresztą ja to pewnie mój to telefon ściągnie raczej bez problemu. Co tutaj mamy za numerek? Pod światło 12 i nie mogę rękawiczką, bo rękawiczką rozmazuję ten napis. Sorry za to. O, już teraz jest idealnie. Proszę bardzo, będziecie widzieć sami numery. Łapy się często. BD6, a nie 0. Przepraszam, no jak dopiero wytarłem, to widać tak, jak powinno być. BD6073E. Kolejny numerek to 12.16, firma NOK prawdopodobnie Toyota. No dobra, no i co, dorwiemy takie. A jeszcze sprawa typu wałeczek, obejrzeć wałeczek, jak się to wszystko ma, jak coś, to tutaj śruba dup, pasta polersko-ścierna, gradacja 2000, może być gęstsza, jeśli chcecie, metodą sznurkową na wiertareczce. Tu macie od tokareczki oryginalny ten, więc możecie sobie sami zrobić taki do trzymania, nawet śrubkę, cokolwiek gwóźdź wbić, żeby po prostu zaprzeć się o to, z tyłu śruba dopieracie po prostu i metodą właśnie na sznurówę robicie polerkę tutaj tego wałeczka, że możecie się w nim przeglądać jak kuźwa w lustereczku, tak jak ja to zrobiłem praktycznie z wszystkim w silniku ASN-a. I normalnie ożywicie sobie pompę. Co dalej? Ja tego jebnika tutaj za chwilę się zabiorę, a tymczasem biorę pompę z Volkswagena i rozbiorę i zobaczę ją, bo akurat we Volkswagenie możliwe, że jest nawet tej samej średnicy wałecek, a jakby był tej samej średnicy wałecek, to simmering byłby miodzio, a ja umiem usuwać simmeringi tak, że mogę je użyć ponownie i są 100% sprawne, tylko trzeba umieć to wziąć i zrobić. Więc jak będzie zajebiaszcze, to za chwilę to wszystko poskładam, jeszcze wszystko ogarnę, wyczyszczę i jeszcze dzisiaj to autko będzie fruwało. Także dobra, już wam pokażę wszystko po wyczyszczeniu, nie będę zawracał wam dupy kurwa jakimiś tam zdałnionymi czasami tymi timelapsami. Tam coś puszczę, coś tam pokażę, a w międzyczasie już wszystko ogarnę i potem przy składaniu pokażę wam efekt końcowy, jak się to wszystko ma. I kuźwa będę składał. Także widzimy się, jak już będzie wszystko ogarnięte. No to do potem, ziomeczki.
i koleżaneczki. No i tak, robaczki, najwspanialsze jest to, że Volkswagenowską Volkswagen Passat, Volkswagen Touareg, wszystkie kurwa mają praktycznie tą samisieńką pompę. I najfajniejsze jest to, że zrobiłem wymiary uchwytów i wszystkiego. I Volkswagenowską możecie zastąpić z Ringa Volkswagenowską. I jeden chuj, wszystko jest idealne, nawet pasują te, no, do skręcania złączek. No coś kurwa wspaniałego, naprawdę. I teraz tak. Tu jest idealny simmering, tu nie, i najpiękniejsze jest to, że przełożę ten simmering, ponieważ gdzieś się kurwa zgubiłem moją paczuszkę z nowymi simmeringami i to jest właśnie zajebiście przejebane, no bo był dość ciężki renament tutaj, no i gdzieś się rzymsem nie opisał. No i tak, wnętrze jak wyglądają, no dosłownie. Wszystko jakby popatrzeć, to jest dosłownie identyczne. Nawet co? Cylinder z Volkswagena jest wyższy o połowę. I na końcu wałeczek tutaj atakujący jest większy. Średnica tego simmeringu w środku jest ciaśniejsza niż tu, bardzo dobrze, jest dosłownie chyba tam kuźwa, no perfekcyjnie jest, ale zewnętrzna znowu część jest ciut, dosłownie ciut większa w tym. Zdemontuję ładnie tego, spróbuję go zastąpić tym, a jeśli nie, no to kolejna szafka tam gdzieś hot, no i się znajdzie. No, no i na przykład tutaj mamy z Volkswagena właśnie, i tutaj też miałem wyjebany ten cały korpus. No i na wodnym i praktycznie ile ściągłem, to mogłem ściągnąć, to ściągłem. Tak samo to wszystko było wodnym, pięknie przejechane, poskładałem i normalnie pompa śmiga. Także, a wziąłem ją teraz, widzicie, rozebrałem, żeby sobie sprawdzić. Czy mam jakiś, czy się mylę, ale niestety dosłownie identyczne. Środki tak samo cylindrów tutaj są identyczne, tylko tak jak mówię, z Volkswagena jest wykrzy, więc jak jest wykrzy, to ma tylko dłuższe, to ma dłuższe pierścionki i to wszystko. No i te na siebie do końca nie pasują, bo mają inną ilość zębów, ale jeśli chodzi o ich totalną wielkość, to pierwsza sprawa jest taka, że z Volkswagena wyższe jest o tyle, ale jak przykładacie jeden w drugie, robiłem pomiar z wymiareczką, dosłownie jest kurwa idealne, tylko że tu jest w Range Roverze takie dziwnie wyprofilowane, tu jest zwykłe kółko, ale wszystko jeden chuj, że tak powiem. No i ten, no i co, także zrobiłem całe pomiary korpusów i wam mówię na 100%, że idealnie z Volkswagena pompa pasuje do Range Rovera. Także jakby były, nie wiem, jakieś z dupy kosmiczne ceny czy coś, to tylko i wyłącznie albo sobie zregenerować po swojemu, tak jak ja sobie to zrobię, lub jeśli już naprawdę nie będzie rady, no to po prostu tutaj śrubołka i normalnie wyciągnąć siojbę, założyć, przełożyć siojbę i macie tip top kuźwa tą pompę idealnie pasującą. No, także bez stresu. No jeszcze mam z Mazdy, to już w ogóle, to już tak, kuźwa, tu mogę mnożyć, nie ma problemu. Dobra, biorę się ten Volkswagenowski to na bok, by
Wyjmę tylko ten simmering ewentualnie i pomierzę wszystko, czy jest git. Jeśli się wszystko będzie zgadzać, no to na tym simmeringu zrobię. Ewentualnie będę musiał zapierdzielać i szukać tamtych simmeringów, co miałem gdzieś tam pokitrane. Nowiuńkie. Także dobra, ogarniam to w pizdziec tam gdzieś, a biorę się za Range Roverowskiego i będzie git. Także robimy. No i tak, bąbelki, wszystko już przygotowane. Zeszło niestety, troszeczkę zeszło. Całą kuźwa noc, ale pata się. Simmering spasił od Volkswagena. Pamiętać, posmarować wazelinką delikatnie. Pokażę wam wszystko, jak zostało przypolerowane. Raczej pamiętacie, jak wyglądało wcześniej. Sekunda. Włączymy jakieś tam światło na ring. Okej. I pamiętacie, jak to wszystko wyglądało? Lustereczko. Wszystko lustereczko. Wyciągłem ten właśnie zaworek i strasznie dużo tam właśnie, panowie, było, syfu było. I muszę wam powiedzieć, że tu z tyłu siteczko takie wyjebanie małe. Wszystko pięknie wycyscone, przygotowane, wysuszone, zaraz będziemy składać. Druga strona. Lustereczko, lustereczko. To też pamiętacie, jak wyglądało. No to papierek 240, żeby ściągnąć to najgorsze. Czekać, przetrę. Potem 1500, 2000. I normalnie lustereczko mamy. Wszystko ogarnięte pięknie. Pięknie, 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 kielocud. Tutaj zajebiście dużo syfu było właśnie przed tym siteczkiem, więc polecam to ogarnąć. No i jak pamiętacie, jak wyglądał wałek, no to teraz we wałeczku można się przeglądać normalnie jak w lustereczku. I powiem wam, że zaczynam wszystko składać i będziemy ładować pod masku. Także Rindżu będzie jeździł. Rindżu będzie jeździł. Dobra, lecimy z tym. Także jeszcze raz, jak widzicie, da się zrobić powierzchnię jak lustereczko. I nie żadne na kolanie, tylko troszeczkę mózgu, troszeczkę umiejętności. I widzicie, jaki efekt końcowy. Dobra, zaczynam składać. Panie i panowie oraz. No i takim oto sposobem bąbelki, pompa poskładana. W ogóle nawet nie słychać. Oczywiście zalana jest hydrolem oryginalnym. Taki dedykowany niby tutaj jest. SP Fluid 3013. W ogóle nawet nie słychać. Pięknie. No i dam znać, co tam pod maską będzie wtedy. Na chwilę obecną idę to już ogarniać. Tu wam tylko chciałem pokazać, że jeszcze można fajnie samemu ogarnąć pompkę i będzie jeździć, migać jeszcze długie lata. Także pozdro bąbelki, odhaczamy.